kolejny etap, słuchajcie. Projektujemy płytkę do układu wykonawczego. Tutaj znalazłem taką obudowę bodajże od jakiegoś zasilacza z jakiejś drukarki. Tu będziemy mieli wejście zasilania. Tutaj zrobimy sobie wyjścia portów. Od góry będą dokręcane. Z przodu będziemy wkładać obiegi już naszych lamp, świateł. Dobra, części jak widzieliście wczoraj były pokazane i lecimy. A więc tak, tutaj już sobie zacząłem układać elementy. Schemacik wygląda w ten sposób, całość. Czyli nasze optotriaki, triaki wykonawczy i trzy rezystorki na optotriak, diodka tylko do kontroli. Te diody LED. Ja już sobie tutaj zacząłem układać po kolei rezystorki, także jedziemy dalej, słuchajcie. Może cisza i skupienia, zapraszam na muzyczkę. Thank you.
No dobra. Przygotuję płytkę. Już tutaj sobie taki wydruk próbny tam wydrukowałem, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Wyciąłem kawałek laminatu. Trzeba co? Przeszlifować. Ładnie wszystko zmatowić. No i będziemy robić płyteczkę, termotransfer, także jedziemy.
No dobrze, słuchajcie. Płytka jest powiercona, przygotowana już. Bez tych nadruków z tej strony, bo nie ma czasu. To jest bardzo prosty układ, więc tutaj chyba raczej nie będzie żadnych problemów. Co? Zaczynamy montaż. Już ukończony. Słuchajcie, zostało jeszcze tylko włożyć wszystkie bezpieczniki. Tu 10-amperowy, tutaj 2,5 ampera. O, 3 można włożyć, też wytrzyma. O, tutaj coś się odgięło się. Moment, musimy tutaj troszeczkę masę przygrzać. Masy. No, może w ten sposób. O, wyrównamy zaraz. Dobra. Okej, tutaj będą takie złączki tego typu. O. Także tu nie będzie problemu. Chyba. Co się tym pinem zrobiło? Nie no, siedzą. Teraz...
2. O, i to będzie po prostu puszczone do przewodu na 9 pinów. Taki a la RS. Tego typu gniazda 9-pinowe, słuchajcie, będziemy tutaj wstawiać, bo to będzie moduł wykonawczy, będzie szczelny i będzie zamontowany jak najbliżej oświetlenia. A tym RS-em po prostu przegonimy przez ścianę do komputerka, gdzie komputerek będzie z monitorkiem zamontowany. No i dobra. Wkładam bezpieczniki, słuchajcie. I zaraz tutaj jeszcze... Aha, gniazda. Teraz będziemy sobie robić gniazda żeńskie i męskie. Które wyjście, które wejście. Do modułu będziemy dawać żeńskie. A męskie znaczy, czyli 9 pin bolce. A z otworkami 9 pin będzie wyjście przy komputerku. No w sumie to mało można było zrobić, ale żeby się nie pomylić, żeby tutaj nie zrobić potem zwarcia gdzieś między pinami czy coś. No i dobra, zobaczymy jak to wszystko mi wyjdzie. Podepniemy sobie tutaj jeszcze tylko te wejście właśnie za sterowanie. Tu jeszcze mam taką fajną osłonkę na takie gniazdo. Tak, żeby to potem wszystko w obudowę wkręcić. To sobie puścimy przez te przewodziki i zaraz jeszcze się biorę do lutowania gniazdek. No i cóż, no. Wszystko, patrzę, pięknie siedzi. Będzie dobrze. Działam. Dobra, bezpieczniki już postawiałem. Słuchajcie, zaczyna to wagi, wyglądu, wszystkiego nabierać. Teraz umyję tylko jeszcze płytkę tu od spodu. Z kalafoni, tej, którą tu polutowałem i polakieruję. Oczywiście te wszystkie, te były pocynowane, te ścieżki, które są po prostu, o Jezu, jak to powiedzieć, no, w których jest większe napięcie, czyli 220. Pocynowałem, żeby się nic nie paliło. No tak, to fajnie wygląda, tylko szkoda, że może tym innym pędzelkiem, słuchajcie, tym plastikowym, żeby wygrzebać resztki kalafonii, to inna konieczność. Całkiem ładnie później wygląda, więc w sumie taki nic tu oglądać nie będzie, ale i tak zostanie zalakierowana to proszę. Ja to szybko odparowuję, słuchajcie. Ekstrakcyjną benzyną wymyłem, żeby nie ma tam... Słuchajcie, lepiej to wygląda niż po izopropanolu. Jeszcze z tej strony trochę. O, ciepło. Może smug nie będzie, nie będzie zostawiać, nie? No dobra. Okej. Okay. Polakierujemy jeszcze tylko tą płytkę. Zabezpieczymy ją teraz od korozji, bo właśnie całe zabezpieczenie zdjąłem. I nie wiem, gdzie jest słabi. Na grubo. I niech sobie schnie. Dobra, wyschnie. Będziemy później robić te złączki, obudowę do jednego, obudowę do drugiego. I efekt w następnym odcinku. Zobaczycie, jak to fajnie wszystko chodzi. No. I mamy, słuchajcie, cały sterownik. Tutaj
Mam zasilacz już, wstawiłem trawko. Ten sterowniczek jednak pójdzie w ten sterownik, pójdzie jednak w tą obudowę tutaj, w to miejsce. Tutaj będzie miał wszystkie wyjścia. Zamkniemy go tutaj, wszystko pięknie, ładnie się zmieści. Tutaj wstawimy takie złącze, o, tylko że te, o tu, w tym miejscu, tam gdzie jest ten otwór. I będziemy mieli cały komputerek. Oczywiście on będzie miał też wyjście zasilania pod telewizor, tak żeby sobie tutaj gdzieś z tyłu go za tym telewizorkiem wpiąć. Coś tutaj może jakoś zamontujemy, tak żeby już ten telewizorek był. Tu już jest zrobiony kompletnie ten moduł wykonawczy. Też go zapakujemy w hermetyczną puszkę. I prawdopodobnie taką zwykłą elektryczną puszkę, bo on może, on będzie na zewnątrz. Słuchajcie, on będzie, całość będzie pracowało na zewnątrz. Polakierowałem już płyteczkę z tej strony. Pocynowałem grube 240 V, są pocynowane ścieżki. Modulik zrobiony. W następnym odcinku odpalamy światła. I montujemy, przystrajamy dom. Słuchajcie, zróbmy taki odcinek, że będziemy przystrajać dom. No cóż, ja już na dzisiaj się żegnam. Zamontuję to jeszcze dzisiaj sobie to w obudowę, żeby to już było wszystko ok, a jutro mamy weekend. Słuchajcie, w niedzielę, pewnie sobota, niedziela będę się czepiał po chałupce, żeby to wszystko popowieszać. No i będziemy mieli świąteczne oświetlenie na komputerze jednoukładowym Atmega 1284 tego typu. To jest komputer, jednoukładowy komputer z wyjściem na wejściem z klawiatury lub RS-em, z wyjściem na TV, tutaj na cincha i zasilanie, ale te zasilanie nie będziemy wyprowadzać, ponieważ już tutaj mamy zasilacz. No chyba że puścimy z tego do monitora sobie oddzielnym przewodzikiem 12 V. I o ile ten monitor 1 A ma tylko transformator, także nie wiem, czy on nie będzie się grzał przy pełnym obciążeniu monitora. Dobra, dzięki. Już tradycyjnie tak się powtórzę. Pod filmem macie link właśnie, który wspomaga takie projekty do zbiórki, projekt na PayPal. Pozdrawiam. Wesołych świąt, ale jeszcze pewnie jeszcze się zobaczymy.